Witam Was serdecznie, umiłowani moi, na kolejnym motovlogu. Teraz chciałbym poruszyć temat jazdy nocą. Czy ją lubię, czy nie? Generalnie motocyklem jeździć po nocy nie lubię. Ani po zmierzchu, ani już stricte, kiedy jest całkowicie ciemno. Jazda właśnie w takich warunkach, jak teraz mamy, wiąże się z wielkim ryzykiem. No wiadomo, auta naprzeciwka, jak jadą z daleka, to nie wiesz, czy się czasem nie wyprzedzają, a ty na przykład możesz pociągnąć i nie wiesz, czy to jest sznur samochodów przy zakręcie, czy to są auta na przykład i to jedno z tych aut nie jest czas na twoim pasie. A zdarza się tak, mi zdarzało dość często, więc przekonałem się, że tego typu manewry podnoszą adrenalinę. Także to jest takim wielkim minusem jazdy nocą. Wiadomo, częste spotkania ze zwierzyną, to już jest najgorsze, co może być, bo generalnie nie raz, nie dwa, ale wielokrotnie byłem w tak zwanej sytuacji podbramkowej, kiedy to jakaś tam sarenka, czy jakaś inna zwierzyna wychodziła mi na drogę i tylko łódź szczęścia i nie wiem, refleks. Najprawdopodobniej to tylko szczęście to, że nie skończyło się to na jakimś tym. Samochodem nie miałem parę razy tyle szczęścia i miałem jak gdyby spotkania takie mniej lub więcej drastyczne, gdy spotykałem to po prostu zwierzę na swojej drodze. Także jazda nocą nie jest moją ulubioną jazdą. Kiedyś lubiłem jeździć przede wszystkim samochodem nocą ze względu na ruch, ale w chwili obecnej można zobaczyć, jest godzina 10, a ruch jest taki sam jak o 10, 11, auta jadą non-stop. Więc nic nie jest, jak to się mówi, lepiej. Dlatego jak to uwielbiam jeździć motocyklem, ale najmniej lubię jeździć właśnie o tej porze. Znaczy tym bardziej, że niestety mam astygmatyzm, akomodacja oka już nie jest ta, jest coraz gorsza i ten wzrok już nie jest taki jak 20 lat temu, więc to też powoduje, że nie mówię, że słabiej, gorzej widzę, ale już się męczę. Dłużej zaczynają mi oczy łzawić, jak już przyjadę jakieś tam, bo non stop człowiek wytęża wzrok, skupia się na tym, aby gdzieś tam nie wysztosić, komuś tam nie przywalić. Więc także to wygląda. Generalnie staram się nie jeździć nocą, jeżeli nie muszę. Tutaj tym, że wyjątkiem jest wtedy, kiedy jadę, właśnie wracam z pracy. Bo jazda nocą właśnie jest niebezpieczniejszą niż ten. A jak u Was? Lubicie jeździć nocą? Czy jednakże wolicie jeździć w ciągu dnia? Właśnie teraz muszę przyhamować, bo mi się wydawało, że ktoś tam się wyprzedzał. Ale poczułem ciepło od tego samochodu ciężarowego. Napiszcie mi o tym, czy również takie same macie odczucia do jazdy nocą. Jakie widzicie jeszcze dodatkowo zagrożenia oprócz tych, które ja wymieniłem?
są tacy, co lubią jeździć nocą. Czy o takiej popołudniowej porze. O Jezus, jeszcze tyle tirów. Zawsze jest ciężko się dostrzelić. Będzie mi miło posłuchać waszych komentarzy na ten temat. Więc komentujcie to, co powiedziałam, lajkujcie, subskrybujcie i napiszcie, co o tym sądzicie wszystkim. Jakie są wasze odczucia w trakcie, kiedy jesteście zmuszeni jechać nocą. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Pa.